Witajcie moi początkujący jogini, tutaj Gosia i dzisiaj mam dla Was filmik typowo właśnie dla osób początkujących, które dopiero co rozpoczynają swoją przygodę z jogą, które chcą pomalutku wejść sobie w świat jogi. Jeżeli jesteś już ze mną przez jakiś czas, to możesz zapytać, znowu film dla początkujących? Ona już coś takiego nagrała, hej! Ale filmik, który wcześniej nagrałam dla początkujących, gdzieś tutaj go podlinkuję, to filmik, pod którym pisaliście do mnie czasem, że jest to może filmik dla początkujących, ale jednak przydałoby się coś takiego łatwiejszego, coś jeszcze, co by było wolniejsze, co by tak delikatniej wprowadzało w ten świat jogi. I ja obiecałam, że taki filmik nagram i dzisiaj jest do tego idealny moment, aby nagrać filmik dla początkujących. Mamy niedługo nowy rok i może macie postanowienie, aby zacząć jogę i dzisiaj właśnie możecie to zrobić, bo dzisiejszy filmik to będzie coś w stylu lekcji pierwszej. Pierwsza lekcja jogi, gdzie nie wiecie jakby od czego zacząć, to właśnie ten filmik będzie dla Was, żeby się nie powtarzać, nie idealny, ale będzie dla Was bardzo pomocny, mam nadzieję. Zatem jeżeli jesteś osobą początkującą, jak najbardziej zapraszam na dzisiaj. Jeżeli nie jesteś osobą początkującą, a po prostu może masz ochotę dzisiaj ze mną zrobić coś nowego, to również zapraszam. Załóżcie tylko sobie coś super wygodnego, rozłóżcie sobie matę albo jakiś koc, jeżeli nie macie maty. Ja mam na razie koc, ale chyba go zmienię na matę. I zaczynajmy! Witajcie z powrotem. Zaczniemy sobie dzisiaj w wygodnym siadzie skrzyżnym. Jak widzicie, zmieniłam kocyk na moją matę. Siadamy sobie prosto. Oznacza to, że po pierwsze, chwytamy sobie nasze mięśnie pośladkowe. Ja często o tym powtarzam, ale nie dla wszystkich jeszcze jest to zrozumiałe. Chwytamy sobie nasze pośladki i siadamy na guzach kulszowych, czyli na kościach. Powinniście to wtedy poczuć jako taką bardziej stabilną pozycję. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wydłużamy kręgosłup, rośniemy troszeczkę w górę, napinamy delikatnie brzuch, już teraz. Ramiona sobie możemy zrobić, no a co? Zrobimy sobie na początek kilka kółeczek w górę i do dołu, zanim całkowicie ustawimy postawę. Góra i dół. Na spokojnie. I jeszcze jedno. I zostawiamy je na końcu w dole. Ręce rozluźnione, możemy sobie na razie je położyć na kolanach. I jeszcze raz wydłużamy kręgosłup, prostujemy go. Brzuch jest delikatnie napięty, pomoże nam to nie robić zbyt dużego wygięcia w kręgosłupie lędźwiowym. Klatka piersiowa jest otwarta, delikatnie wyciągnięta do sufitu bądź do nieba. Ostatnio dostałam od Was wiadomość, że ćwiczycie również na zewnątrz, więc może u Was jest do nieba, szczęściarze. Ramiona zostają w dole. I uwaga, na spokojnie, zaczniemy sobie od oddechów. Czyli cały czas, pomimo że będziemy się teraz skupiać na oddychaniu, ta sama postawa ciała zostaje, tak? Czyli mamy rozluźnione biodra, mamy delikatnie napięty brzuch, prosty kręgosłup, otwartą klatkę piersiową i ramiona w dole. Ręce rozluźnione na kolanach. Uwaga, bierzemy głęboki wdech nosem i spokojny wydech nosem. I jeszcze jeden taki wdech. I wydech. Umieszczamy sobie teraz dłonie na brzuszku i na wdechu chciałabym, żeby brzuszek się powiększył, czyli oddychamy do naszych dłoni. Bierzemy głęboki wdech. I wydech. Brzuszek się z powrotem zmniejsza na wydechu. I jeszcze jeden wdech do brzuszka. I wydech. Odkładamy z powrotem dłonie na kolana. Zamykamy oczy na jeden oddech. Bierzemy długi wdech. I spokojny wydech. Pięknie. Otwieramy oczy i teraz wyciągamy na wdechu mocno ręce w górę do sufitu, jak najwyżej. Uaktywniamy sobie palce dłoni, aktywne palce dłoni szeroko rozstawione i wyciągnięte mocno w górę. Wydłużamy kręgosłup, klatka piersiowa jeszcze bardziej otwarta do sufitu. Zostajemy tutaj na jeden pełny wdech. Spokojny wydech.
jeszcze mocniej. Wyciągamy ręce, wdech. Na wydechu odkładamy sobie lewą dłoń do boku i schodzimy delikatnie na lewą stronę. Prawą rękę wyciągamy w górę i do boku, tak żeby wydłużyć cały prawy bok. Zostajemy. Prawy pośladek przyklejony do maty, pomimo że chce się oderwać. Jeden spokojny oddech. Cudownie, długi wdech, ręce z powrotem wyciągnięte do sufitu. I wydech, idziemy na drugą stronę, odkładamy prawą rękę do boku, lewą rękę wyciągamy wysoko i na końcu też delikatnie na lewą stronę. Na prawą stronę. Zaczynasz. Prawe ramię jest rozluźnione, uważajcie, żeby nie robić tego, żeby nie podwijać tego ramienia do ucha. Rozluźniamy. Wyciągamy cały lewy bok, lewy pośladek przyklejony do maty zostaje tam. I robimy jeszcze jeden długi wdech. I spokojny wydech. Z powrotem ręce w górę wyciągnięte na wdechu. Zaplatamy sobie teraz dłoń i wyciągamy wnętrze dłoni mocno do sufitu. I jeszcze mocniej wyciągamy kręgosłup. Na jeden wdech patrzymy w górę. Na wydechu ręce idą do przodu, a my zaokrąglamy plecy. Kolejny wdech, ręce z powrotem w górę. Możemy spojrzeć w sufit. Na wydechu zaokrąglamy kręgosłup, brodę delikatnie dociskamy do mostka. I jeszcze jeden wdech, ręce wyciągnięte w górę. Otwieramy klatkę piersiową i wydech, delikatnie zamykamy ręce, wyciągamy do przodu, okrągły kręgosłup. Ostatni raz ręce wyciągnięte w górę, wdech. Na wydechu zaczepiamy sobie teraz dłonie, układamy je na szyi, może bardziej tak niż zaczepiamy i delikatnie zamykamy łokcie. Pochylamy sobie głowę do przodu, brodę delikatnie dociskamy do mostka, prosty kręgosłup. Zostajemy chwilę. Spokojny, długi oddech. Cały czas o tym pamiętamy. Oddech w jodze to nasz przyjaciel. Pomaga nam się rozluźnić. Na kolejnym wdechu pomalutku podnosimy się. Łokcie są jak najdalej od siebie, jak najbardziej otwarte do boku i do tyłu. Otwieramy klatkę piersiową, patrzymy delikatnie w górę, wdech. I wydech, jeszcze raz zamykamy. Kolejny wdech, jeszcze raz w górę. I wydech, zamykamy. Ostatni raz, w górę, wdech. Wydech, zamykamy. Rozplatamy dłoni, wyciągamy ręce. Ostatni raz w górę. I na wdechu. Rozluźniamy. Super. Rozplątujemy sobie nogi. Jak następnym razem będziecie wykonywali te ćwiczenia, ten filmik, to pamiętajcie, że jak teraz prawa noga była z przodu, to następnym razem, żeby była lewa, później znowu prawa, lewa i tak będziemy sobie zmieniać. Przechodzimy do klęku podpartego. Klęk podparty to taka pozycja, w której nasze dłonie są odłożone mniej więcej pod ramionami, czyli są w jednej linii z ramionami. Nasze kolana są pod biodrami, mniej więcej na szerokość bioder. Palce dłoni są szeroko rozstawione. Całe dłonie dociskają do maty. I kręgosłup jest tutaj neutralny, oznacza, że brzuszek jest delikatnie napięty. Nie robimy tego, tylko mamy napięty delikatnie brzuszek. I odpychamy się delikatnie dłońmi od maty, żeby poczuć tutaj mocne ramiona, żeby też się nie zapadać, tylko się delikatnie odpychamy. Zrobimy tutaj jedną z moich ulubionych pozycji rozgrzewkowych, krowę i kota. Jeżeli widzieliście jakieś moje poprzednie filmiki, to z pewnością wiecie, że ja bardzo często stosuję, czy praktykuję tę pozycję. O co chodzi? Do pozycji krowy delikatnie, przechodząc od dolnego odcinka kręgosłupa, wyginamy bardzo pomalutku plecy,
Na końcu delikatnie patrzymy do przodu albo minimalnie w sufit. Natomiast na wydechu znowu idąc od odcinka lędźwiowego kręgosłupa, zaokrąglamy kręgosłup, odpychamy się delikatnie dłońmi od maty i przyciągamy brodę do mostka. Na wdechu jeszcze raz od dolnego odcinka kręgosłupa. Delikatnie brzuszek idzie do dołu, wypatrzymy sobie przed siebie, minimalnie w górę możemy spojrzeć. Na wydechu zaokrąglamy kręgosłup, chowamy głowę między ramiona. Jeszcze jeden wdech. Krowa. I wydech. Koci grzbiet. Wracamy sobie pomalutku do centrum, do kręgosłupa neutralnego. Przejdziemy do pozycji dziecka, jednej z moich ulubionych. I innych też, nie tylko mojej. Wszyscy ją lubią. W końcu to pozycja dziecka. Słuchajcie, łączymy sobie duże palce stóp. Kolana są troszkę szerzej niż biodra. Odkładamy sobie biodra na pięty i wyciągamy ręce do przodu. Wyciągamy kręgosłup. Odkładamy sobie na końcu czoło na macie. I teraz na wdechu idziemy dłońmi jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej, jak najbliżej początka maty, początku maty. I na końcu rozluźniamy. W tej pozycji możemy sobie wziąć kilka głębokich oddechów. Też do samego brzuszka schodzimy, tak żebyście poczuli, jak naprawdę ten brzuch tutaj się powiększa na wdechu, a na wydechu z powrotem wraca do swoich rozmiarów. Bierzemy długi wdech. Spokojny wydech. Jeszcze jeden długi wdech. I wolny wydech. I teraz przyciągamy brodę troszeczkę bliżej mostka, zaokrąglamy delikatnie kręgosłup i powolutku, kręg po kręgu, rolujemy ciało w górę do siedzenia na piętach. Na końcu otwieramy klatkę piersiową, ramiona są w dole, patrzymy delikatnie w sufit. I na wydechu rozluźniamy. Układamy sobie jeszcze raz dłonie na początku maty, tak jak byliśmy wcześniej w klęku podpartym. Tym razem podwijamy sobie palce stóp, przejdziemy do psa z głową do dołu. Unosimy biodra, bardzo proste przejście. Kolana, biodra w górę. Więcej ciężaru ciała przenosimy teraz na nogi. Nogi mogą zostać na początku ugięte w kolanach, tak jak widzicie to u mnie. Cały czas pięty są w górze. Odpychamy się mocno dłońmi od maty, wypychamy biodra jak najwyżej do sufitu, wyciągamy. Cały czas nogi są zgięte, rozluźniamy głowę, patrzymy sobie gdzieś tam między nasze kolana, gdzieś tam między nasze uda, nie patrzymy do przodu. I tu już mamy psa z głową do dołu. Ja w tej pozycji lubię sobie troszkę pochodzić, takiego chodzącego psa zrobić, więc uginamy sobie mocniej jedną nogę w kolanie, drugą troszeczkę, doprostowujemy tyle, ile nam się uda. Uginamy sobie drugą nogę w kolanie, a tą drugą doprostowujemy. I jeszcze raz uginamy sobie jedną nogę, druga prosta. Uginamy drugą. Po ostatnim razie jeszcze raz jedna noga ugięta. I druga. Cudnie. Obie nogi ugięte w kolanach, robimy długi wdech. I na wydechu z powrotem przechodzimy do klęku, umieszczamy kolano na macie. To był nasz pierwszy pies z głową do dołu. Odpoczniemy sobie chwilkę, rozciągniemy przy okazji stopy. Jeszcze raz podwijamy palce stóp, siadamy na piętach. I teraz, co powiedzą nam nasze stopy? To jest taka pozycja, w której jedne osoby mówią, że w ogóle nic się nie dzieje, ja tak naprawdę nic tutaj nie czuję, o co tutaj chodzi. Drugie osoby mówią, że nie są w stanie nawet dobrze wysiedzieć w tej pozycji, ponieważ czują, jak naprawdę te stopy się rozciągają i sprawia im to na tyle dużo bólu, że ciężko jest im wysiedzieć. Jeżeli jesteś jedną z tych osób i no, już w tym momencie czujesz, że twoje stopy bolą, już mówię, co robimy, podnosimy tylko biodra i zostajemy tutaj. Jeżeli poczujesz, że chcesz jeszcze raz spróbować, to pomalutku z powrotem schodzimy sobie do siedzenia na piętach.
Jeżeli znowu poczujesz, nie, za mocno, z powrotem idziemy w górę. Ok? Więc albo zostajesz tutaj, albo jesteś tutaj ze mną. Odkładamy sobie dłonie na uda, dwa duże kółka ramionami, rozluźniamy. Zostawiamy je w dole, klatka piersiowa ponownie otwarta do sufitu. Zamknijcie sobie oczy dosłownie na dwa oddechy. Połóżcie teraz dłonie na brzuchu, tak jak poprzednio to robiliśmy. I znowu brzuszek się powiększa na wdechu, długi wdech. Na wydechu wraca do swoich rozmiarów. I jeszcze jeden wdech, brzuszek się powiększa. I na wydechu wraca. Cudnie. Pomalutku otwieramy oczy. Wystarczy rozciągania stóp. Przechodzimy jeszcze raz do klęku podpartego. Żeby rozluźnić stopy, możemy sobie porobić kilka kółeczek, w jedną, w drugą stronę. I z powrotem odkładamy stopy na matę, jeszcze raz podwijamy palce stóp i ponownie wejdziemy sobie do psa z głową do dołu. Czyli jeszcze raz kolana się odrywają od maty, biodra w górę, wyciągamy kręgosłup, wydłużamy, rozluźniamy głowę, przypominam. Nogi mogą być ugięte w kolanach, to nie ma większego znaczenia teraz. Większe znaczenie ma to, żebyśmy mocno wyciągnęli kręgosłup, tak? Czyli wydłużamy ten kręgosłup. Nie jesteśmy tutaj, tak? To nie jest ta pozycja. Mocno przenosimy ciężar ciała na nogi, odpychamy się dłońmi od maty, tak żeby ten kręgosłup był wyciągnięty, żeby naprawdę to poczuć, biodra w górę. Jeszcze chwilkę, długi, głęboki oddech. Jeszcze jeden długi wdech. I spokojny wydech. Powolutku idziemy sobie dłońmi do naszych stóp, aż w końcu całe stopy dotkną maty. Nogi mogą być cały czas ugięte w kolanach. Zostajemy w takim delikatnym skłonie. Zaczepiamy sobie dłonie na łokciach. Możemy być trochę wyżej. To może być równie dobrze tu. Jest w porządku. Stopy są na szerokość bioder. Dłonie zaczepione swobodnie na łokciach. Rozluźniamy głowę. Rozluźniamy kręgosłup. I w takim skłonie, bardzo przyjemnym, prawie wszyscy go lubią, delikatnie bujamy się z jednego boku na drugi, całe stopy dociśnięte do maty, a my rozluźniamy głowę, ma nam być przyjemnie. Możemy się troszkę pobujać w górę i do dołu. Jeszcze bardziej rozluźnić kręgosłup. Cudnie, jeszcze chwilka. Rozluźniamy ręce, z powrotem dłoni układamy na macie i idziemy do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, aż wejdziemy do pozycji deski. Ta już nie jest pozycją ulubioną większości osób, więc nie będziemy tutaj długo. Zrobimy tylko jeden wdech i napinamy całe ciało, mocny brzuch, tak żeby stworzyć mniej więcej jedną linię ze swojego ciała. I na wydechu pomalutku odkładamy sobie kolana na matę. Rozluźniamy stopy, układamy je na grzbietach, łokcie bardzo blisko ciała, schodzimy delikatnie do leżenia na brzuchu. O, cudnie. Szybciutko poprawiam włosy, żeby było widać moją twarz. I teraz w tej pozycji odkładamy sobie ręce troszeczkę do przodu, czyli nie są tuż przy klatce piersiowej, są bardziej z przodu. Całe dłonie dociśnięte do maty, łokcie mniej więcej jakby były na jednej linii z nadgarstkami, byłoby super. Jak będą trochę na zewnątrz, nic się nie dzieje. To jest joga dla początkujących. Delikatnie napięte nogi, pomimo że one zostaną na macie, nic nie będziemy robić, to są napięte, aktywne. I teraz uwaga, odpychamy się dłońmi od maty i delikatnie podnosimy klatkę piersiową. Biodra zostają na macie, nie odrywamy bioder. Jeżeli czujecie, że biodra się odrywają, możecie przejść dłońmi troszeczkę do przodu. Łokcie są delikatnie ugięte, dłonie ugięte w łokciach. Patrzymy sobie do przodu, nie patrzymy w górę, wystarczy jak patrzymy do przodu, klatkę piersiową wysyłamy do przodu i w górę, tak? Czyli taki jest kierunek. Czujemy plecy, ramiona są w dole, czyli też nie robimy tego. Ramiona w dole zostają. Bierzemy spokojny wdech.
I na wydechu z powrotem odkładamy ręce na maty. Rozluźniamy bioderka z jednej strony na drugą. Możemy sobie głowę na moment położyć na dłoniach. I też bierzemy długi wdech. I spokojny wydech. Super. I teraz jeszcze raz odkładamy sobie ręce. Na początku maty mogą być troszkę bliżej niż poprzednio. Możemy troszkę spróbować pogłębić te pozycje. Palce dłoni szeroko rozstawione. Patrzymy sobie na razie w ziemię. Nogi przyklejone do maty. I na kolejnym wdechu odpychamy się dłońmi od maty i jeszcze raz idziemy w górę. Otwieramy klatkę piersiową. Pracujemy na piękną postawę ciała. Patrzymy przed siebie, ramiona są w dole. Biodra zostają na macie, nie odrywamy ich. I trzymamy. Jeden pełny oddech. Pięknie, jeszcze jeden wdech. I na wydechu rozluźniamy. I teraz pomalutku, przysuwając dłonie bliżej klatki piersiowej, odpychamy się od maty, unosimy biodra. I słuchajcie, przejdziemy do pozycji dziecka, jednej z naszych podobno ulubionych. Mam nadzieję, że ją też polubiliście tak samo jak ja i tak samo jak inni jogini. Na końcu odkładamy czoło na maty, biodra są rozluźnione. Rozluźniamy powolutku kręgosłup, rozluźniamy biodra, rozluźniamy głowę i ręce. Jeszcze jeden spokojny oddech. I ponownie, tak jak poprzednio, broda do mostka, okrągły kręgosłup, powolutku rolujemy ciało. Powoli, głowa na samym końcu, nie śpieszymy się. I ponownie, jak poprzednio, otwieramy na końcu klatkę piersiową. I rozluźniamy. Dłonie do przodu, jak do klęku. Stopy w górę, stopy na jedną stronę, powiedzmy na lewą. Biodra na prawo i siadamy sobie. Takie przejście chciałam zaserwować Wam. Nogi do przodu. Usiądziemy sobie teraz do skrętu kręgosłupa. Zrobimy sobie skręt kręgosłupa. Bardzo fajny, bardzo pomocny i taki, po którym naprawdę czuje się więcej miejsca w ciele, czuje się, że ten kręgosłup jest bardziej elastyczny, mobilny i mamy większy zakres ruchu, więc wszystko, czego potrzeba. Słuchajcie, lewa noga prosta, odłożona na matę. Nie wiem, widać moją lewą nogę? Chyba widać. Prawą nogę, prawą stopę przekładamy sobie o lewą nogę, czyli na drugą stronę. Odkładamy sobie prawą dłoń za sobą. Tyle, ile nam się uda. Przy pomocy lewej dłoni, mi się mylą, lewe, to jest lewa dłoń. Przy pomocy lewej dłoni obejmujemy sobie swoją prawą nogę. Delikatnie ją dociskamy do klatki piersiowej, do brzucha, do czego nam się uda. I obracamy się ze swoją prawą dłonią, ze swoim prawym ramieniem. Staramy się tutaj doprostować kręgosłup, urosnąć jeszcze troszeczkę. Klatka piersiowa jest otwarta. Zostajemy. W tej pozycji również możemy poczuć, jak nasz brzuszek się powiększa na wdechu, zaczyna dotykać naszej nogi, a na wydechu z powrotem wraca. Wspólnie weźmiemy sobie tutaj dwa długie oddechy w tej pozycji. Długi wdech. Spokojny wydech. I jeszcze jeden długi wdech, rośniemy. I wydech, rozluźniamy. Pięknie. Wracamy sobie do centrum, odkładamy prawą nogę. Prawa noga jest prosta, lewa stopa przełożona przez prawą nogę. Lewa ręka idzie do tyłu. I teraz ponownie, tak jak poprzednio, obejmujemy sobie swoją lewą nogę przy pomocy prawej ręki. Odwracamy się ze swoją lewą ręką, ze swoim lewym ramieniem. Prostujemy kręgosłup, otwieramy klatkę piersiową i zostajemy chwilę. Ponownie brzuszek się powiększa na wdechu. Na wydechu wraca. I jeszcze powiększa się na wdechu.
na wydechu wraca. Ostatni oddech, wydłużamy kręgosłup, wdech. I wydech, rozluźniamy. Cudnie, wracamy sobie do centrum. Z powrotem odstawiamy lewą nogę. Uginamy sobie obie nogi w kolanach, przesuwamy pośladki troszkę do przodu. I przejdziemy sobie teraz do leżenia na macie. Będziemy już leżeć. Ok, a może przejdziemy sobie do leżenia na macie troszeczkę inaczej. Czemu nie w sumie? Ok, no to tak, prostujemy sobie kręgosłup, wysyłamy klatkę piersiową jak najwyżej do sufitu, chwytamy sobie za uda od tyłu, tuż nad kolanami jesteśmy. I teraz umieszczamy sobie najpierw stopy na paluszkach, paluszki i stóp na macie. Kolana są razem, kostki są razem i albo zostajemy tutaj, mocno wypychając klatkę piersiową do przodu, albo, uwaga, unosimy nogi i trzymamy równowagę, trzymamy prosty kręgosłup, tyle ile nam się uda. Trzymamy, 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 trzymamy. I uwaga, teraz idziemy do tyłu i z powrotem w górę. Kołyska, tył, wdech. I wydech z powrotem w górę, o, trzymamy pozycję, uwaga, równowaga, równowaga, mocny brzuch, trzymamy, jeden pełny wdech, spokojny wydech, i jeszcze raz idziemy do tyłu, bum, i z powrotem w górę, trzymamy równowagę, trzymamy, patrzymy przed siebie, klatka piersiowa do przodu i w górę, prosty kręgosłup, jeszcze jeden wdech, spokojny wydech. I uwaga, ostatni raz do tyłu, hop, i w górę, i trzymamy. Jeżeli już tutaj czujecie, że tak, czuję się świetnie, ta pozycja jest dla mnie, uwielbiam ją, wysyłamy ręce do boku, nie trzymamy już nóg, nogi są ugięte w kolanach, ręce są wzdłuż, klatka piersiowa otwarta, prosty kręgosłup, ostatni oddech. I uwaga, pomalutku idziemy do leżenia. Przyciągamy nogi do klatki piersiowej, dajemy sobie duży uścisk i powolutku bujamy się z jednego boku na drugi. Na kręgosłupie lędźwiowym rozmasujemy go troszeczkę. O, jak ja to lubię. Cudnie. I zrobimy sobie tutaj pozycję szczęśliwego dziecka. Taka cudowna nazwa, więc czemu nie? Pozycja szczęśliwego dziecka. Łapiemy sobie albo za kostki, albo za duże paluszki, paluchy, za duże paluchy, niech będzie, za duże paluchy, albo łapiemy sobie za zewnętrzne krawędzie stóp, za co nam się uda. I teraz stopy kierujemy tak, żeby były mniej więcej równolegle do sufitu. Wysyłamy kolana do boku i tak, żeby znalazły się jak najbliżej ziemi. Czyli mamy naprawdę szeroko nogi rozstawione. I zostajemy tutaj w tej pozycji. Albo bujamy się też delikatnie z boku na bok. To jest pozycja szczęśliwego dziecka. Jak dziecko jest szczęśliwe, to najwyraźniej tak robi. I chyba tak robi rzeczywiście, że łapie się za stópki i tak buja się z jednego boku na drugi, pięknie sobie otwiera biodra, tak jak my teraz, a przy okazji masujemy sobie kręgosłup. Jest bardzo przyjemnie. Spokojny oddech. Zostajemy w centrum. Powolutku przybliżamy z powrotem nogi do siebie, jeszcze raz przyciągamy je do klatki piersiowej. I jeszcze na koniec zrobimy sobie skręt kręgosłupa. To będzie nasza ostatnia rzecz przed relaksacją, o której zaraz powiem więcej, fajnie brzmi. Kolana razem, stopy razem, ręce są odłożone do boku, tak żeby mniej więcej dłonie znalazły się na wysokości ramion. Ramiona są przyklejone do maty albo do podłogi. I teraz uwaga, nogi, kolana razem, stopy razem, delikatnie odkładamy sobie do prawego boku. Pod kątem mniej więcej 90 stopni i teraz lewe ramię mogło się oderwać od maty, sprawdzamy, obracamy sobie głowę na lewą stronę, jak się ramię oderwało, to staramy się je delikatnie przybliżyć do maty i zostajemy chwilę. Pogłębiamy oddech. W tych skrętach kręgosłupa nasz oddech ma tendencję
do spłycania, my chcemy go wydłużyć i pogłębić. Długi wdech. Spokojny wydech. Pięknie. Nogi w górę na wdechu. To samo zrobimy na drugą stronę. Kolana razem, stopy razem. Wysyłamy nogi na lewo. Ups, coś mi tam przeszkadza. I zostajemy też tutaj chwilkę. Możemy sobie znowu spojrzeć za swoim prawym ramieniem. Jak się prawe ramię oderwało, to przybliżamy je do maty, jeżeli jest gdzieś tutaj w górze, tyle ile nam się uda. I też bierzemy sobie spokojny, długi wdech. I rozluźniający wydech. I jeszcze jeden długi wdech. I spokojny wydech. Powolutku, nogi w górę. I jeszcze robimy sobie kilka kółeczek na kręgosłupie lędźwiowym. W jedną i w drugą stronę rozmasowujemy, rozluźniamy. Tak, jest jedna, druga strona. I na moment jeszcze przyciągamy nogi do klatki piersiowej. Podnosimy barki, głowę, robimy taką małą kuleczkę z siebie, zwijamy się w kulkę, robimy długi wdech i mocno ściskamy całe ciało. I wydech rozluźniamy, układamy sobie ręce zwrócone wnętrzem do sufitu, luźno po obu stronach ciała, odkładamy nogi na prosto, do relaksacji, luźne ramiona, ułóżcie się wygodnie. Nie zostaniemy tutaj długo. Chciałabym bardziej, żebyście wiedzieli, że zawsze na koniec w jodze jest shavasana w praktyce jogi. Może nie jest, ale warto uwzględnić taką pozycję relaksacyjną shavasanę, w której nie tylko dajemy ciału odpocząć i odprężyć się, ale w której jakby nasze ciało przyswaja, absorbuje wszystkie korzyści wynikające z praktyki jogi. Zamknijcie sobie oczy. Zostaniemy tutaj dosłownie na minutę. Zamykamy delikatnie oczy. Bierzemy głęboki wdech. Brzuszek powiększa się. I wydech, wszystko do podłogi rozluźniamy. Pięknie. W tej pozycji zwróćcie uwagę na oczy i sprawdźcie, czy są one delikatnie zamknięte. Nie zaciskamy powiek, bardzo delikatnie przymknięte oczy. Zwróćcie uwagę na miejsce między brwiami. Jest to miejsce, w którym bardzo często kumulujemy nasz stres, różne napięcia. Chciałabym, aby to miejsce pozostało rozluźnione. I na koniec zwróćcie uwagę na żuchwę, na dolną szczękę. To jest taki drugi punkt, w którym również bardzo dużo stresu się kumuluje. My często zaciskamy szczęki, zaciskamy żuchwę, jak się stresujemy, jak coś nam nie wychodzi. A ja bym chciała, aby to miejsce pozostało rozluźnione. Trzy punkty. Delikatnie zamknięte oczy. Miejsce między brwiami rozluźnione. Dolna szczęka rozluźniona. Swobodny oddech. Cały czas mając delikatnie zamknięte oczy, rozluźnione ciało, rozluźnioną twarz,
Bierzemy długi wdech, powiększamy brzuszek. I wdech, rozluźniamy wszystko. Pomalutku poruszamy palcami stóp, palcami dłoni. Kręcimy kółeczka nad garstkami, kręcimy kółeczka stopami. Wyciągamy ręce za głowę, zaplatamy sobie dłonie i wyciągamy całe ciało od czubków palców stóp do czubków palców dłoni. Bierzemy długi wdech i wydech, puszczamy, rozluźniamy. Otwieramy pomalutku oczy, uginamy sobie nogi w kolanach, stawiamy stopy na macie. Na moment przyciągamy ostatni raz nogi do klatki piersiowej, przytulamy swoje nogi, przytulamy siebie. Dziękujemy sobie za dzisiejszą praktykę. To takie miłe, aby być dla siebie dobrym. I podziękować sobie za wysiłek, który włożyliśmy w dzisiejszą praktykę. Pomalutku z tej pozycji przechodzimy do leżenia na boku. A jak jesteśmy gotowi, odpychamy się dłońmi od podłogi. I pomalutku z tej pozycji bocznej wchodzimy do siedzenia. Do siedzenia, do wygodnego siadu. Możemy sobie ponownie usiąść, tak jak na początku siedzieliśmy w siadzie skrzyżnym. Prosty kręgosłup. Pamiętajcie to, co mówiłam na początku. Delikatnie napięty brzuch, otwarta klatka piersiowa, kręgosłup prosty, ramiona w dole. Z tej postawy bierzemy długi wdech i wyciągamy ręce w górę do sufitu. Na wydech łączymy dłonie, umieszczamy je na wysokości serca. Zamykamy dosłownie na 20 sekund oczy. Delikatnie zamknięte oczy. Wsłuchujemy się w siebie. Sprawdzamy, jak praktyka dzisiejsza wpłynęła na nas. To jest też część praktyki jogi. Obserwacja swojego ciała, obserwacja oddechu, obserwacja tego, jak się czujemy. Czy mamy więcej miejsca w ciele, czy nasz oddech się zmienił, może się wydłużył, może się uspokoił. Bierzemy długi wdech i rozluźniający wydech. Pomalutku mrugamy oczami, otwieramy oczy. Dziękuję Wam bardzo. Namaste. To tyle na dzisiaj. To była nasza pierwsza lekcja jogi. Może, a może nie. Mam nadzieję, że Ci się podobało, że znalazłeś bądź znalazłaś tutaj pomocne ćwiczenia, dzięki którym teraz już czujesz się lepiej, do których będziesz chciał czy chciała wracać, bo mam nadzieję, że ten filmik to nie będzie coś w stylu pierwsza lekcja jogi i koniec, więcej do tego nie wracam, tylko chciałabym, aby ta praktyka była jednak regularna, żebyśmy sobie kilka razy mogli wspólnie razem poćwiczyć tę samą praktykę, abyś już później mniej więcej wiedział, jakie ćwiczenie następuje po tym poprzednim, co mniej więcej robić. Każda praktyka będzie przez Ciebie wykonywana coraz bardziej swobodnie, coraz tak bardziej naturalnie. Właśnie nie tylko poprzez to, że będziesz pamiętał w umyśle, co mniej więcej robimy, ale też Twoje ciało będzie coraz bardziej rozluźnione i Twoje ciało będzie pamiętało, co robiło poprzedniego dnia czy poprzedniego tygodnia. Dlatego jeszcze raz wyrażam nadzieję, że jeszcze do mnie wrócisz, a jeżeli uważasz, że ta praktyka to było dla Ciebie troszeczkę za mało i chcesz spróbować czegoś więcej, to zapraszam Cię na praktykę jogi, na przykład dla początkujących. Tutaj gdzieś umieszczę linka. Zapraszam Cię na praktykę jogi, również na zdrowy kręgosłup. To jest też taka bardzo delikatna praktyka jogi, również też umieszczę gdzieś linka. I po prostu próbuj, sprawdzaj, jak się czuje Twoje ciało. Po praktyce zawsze zapytaj siebie, jak ja się czuję, jak ta praktyka wpłynęła dzisiaj na mnie, czy jest mi dobrze, czy mam fajny, płynny oddech, czy mój kręgosłup czuje się dobrze, czy moje ciało czuje się dobrze. Po prostu obserwuj siebie. I jak zwykle, jak zawsze, jestem bardzo ciekawa Twojej opinii, Twojej reakcji, tego, jak się czujesz, jak Ci dzisiaj było. Daj mi proszę znać w komentarzach poniżej, jak po prostu, jak się czujesz i tak naprawdę pisz do mnie, o czym tylko chcesz, bo każda Wasza wiadomość jest dla mnie
na wagę złota i zawsze każdą sobie biorę mocno do serca i staram się odpowiadać na każdą, póki co mi się to udaje i mam nadzieję, że będzie mi się jeszcze długo udawało. Okej, bez zbędnego gadania, bo chyba już długo mówię. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za dzisiejszą praktykę. Zapraszam Was na kolejne filmy i trzymajcie się ciepło. Życzę Wam pięknego dnia. Buziaki, ściskam. Pa, pa.